Halo, cześć kochani, witam was wszystkich bardzo pięknie i serdecznie. Z tej strony Rogalik95, a dzisiaj kolejny filmik, w którym pokażę wam kolejną rolę w drużynie i będzie to rola supporta. Rola supporta, na czym polega rola supporta? Support jest to taki gracz, który jest zdecydowanie pasywny. Potrafi zachować spokój w każdej sytuacji i potrafi refragować również w każdej sytuacji. Jest to osoba, która ma największą wiedzę z całej drużyny na temat granatów na każdej, absolutnie każdej mapie. Dlaczego? Dlatego, że jest on odpowiedzialny za rzucanie popfleszy, najtrudniejszych smoków i najtrudniejszych granatów w grze na każdej mapie. Jest to człowiek, który za każdym razem wie, jak dobrze rzucić flesza, żeby teammate'i mogli na spokojnie przeciwników sobie powybijać. Jak to działa? Powiedzmy, jeden z naszych zawodników stoi tutaj i słyszy, że tutaj nam pikują jacyś zawodnicy i chce zaryzykować i skrócić tą pozycję. Ale po co ma to robić, jeżeli ma tutaj swojego teammate'a, tutaj powiedzmy leży sobie smoke, ma tutaj swojego teammate'a, który może mu tą pozycję flashnąć. Jak widzicie, on gdy tutaj czeka tylko na tego flasha od swojego supportera i wjeżdża tutaj i wszyscy mają biało i wjeżdżają i zabija wszystkich, którzy tutaj stoją, ponieważ wszyscy mają biało. Jest on odpowiedzialny za flashowanie, popflashowanie zawodnikom, na przykład gdy chcemy skrócić od nogę na eko, biegniemy tutaj we czwórkę, supporter biegnie pierwszy i to on musi rzucić dobrego popflasha, kazać się odwrócić swoim teammate'om i wyjechać łatwo na odnogę. Co jeszcze? Jest to człowiek, który generalnie stara się być pasywny. Stara się czekać na jakiegoś fraga łatwego, stara się raczej trzymać z tyłu, bądź właśnie wykonywać te swoje zadania. Oczywiście, tak jak mówiłem, ma on za zadanie rzucać najtrudniejsze smoki na mapie, najtrudniejsze popflesze i tak dalej, i tak dalej. Jest to jego zadanie, jest to osoba bardzo potrzebna w drużynie, ponieważ takie popflesze, takie smoki i takie zaskakujące momenty wygrywają po prostu gry. Na przykład, gdy przełamiemy jakąś rundę eko, czy cokolwiek. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważna osoba w drużynie. Także co jeszcze mogę powiedzieć o supporcie? Pomimo to, że jest ona głównie wykorzystywana do rzucania granatów bądź pomagania swoim kolegom, musi ona zachować absolutnie jak największy spokój. Dlaczego? Dlatego, że nie może padać. To jest osoba, która zazwyczaj gdzieś pod koniec rundy rzuci jakiegoś tricky flesza. Musi oczywiście to znać, musi mieć bardzo dobrą komunikację, musi bardzo dobrze znać swoich teammate'ów i bardzo dobrze się z nimi komunikować, ponieważ rzucanie takich fleszy musi być idealne timingowo, powtarzam, idealne. Dlaczego? Ponieważ gdy właśnie rzucimy takiego flesza w tym samym momencie praktycznie, to pokażę wam na tym przykładzie, w tym samym momencie praktycznie jak ten flesz wybucha, ten zawodnik musi stać bokiem i wjechać od razu w momencie, jak ten flash wybucha. W tym momencie ma on łatwe kille, ponieważ ten pop flash jest nie do zauważenia. Nawet jeżeli stoją tu, są wcelowani bądź cokolwiek, my stoimy sobie oczywiście tutaj i jak on rzuca tego flasha, to dopiero wtedy wjeżdżamy. Ktoś może stać sobie tu, być wcelowanym, wyciekiwać, ktoś może stać być wcelowanym tutaj, ktoś tutaj może być wcelowanym. Oczywiście tam leży smok, tak jak wcześniej mówiliśmy. Ktoś może być wcelowany tutaj, tutaj. No i jak właśnie wiadomo, rzucany jest taki flash i wtedy wjazd jest absolutnie, absolutnie miażdżący. Sami dobrze wiecie, jak niektórzy wjeżdżają wam po flashu i dostajecie instant headshoty, ponieważ jesteście ślepi. Oczywiście taka sama jego rola jest podczas gry w drużynie terrorystów, kiedy są potrzebne bardzo ważne smoki. Na przykład rzuca on smoka na dół, a teraz akurat zjebałem. Rzuca on smoka na dół i w tego smoka jeszcze flashuje na blisko pop flesza i wtedy dopiero wszyscy mogą wyjechać z dołu i z góry, ponieważ to jest oczywiście łatwiejsze, jeżeli wyjedziemy na smokach, na fleszach i tak dalej. Tak jak już mówiłem, musi się on wykazać bardzo, bardzo dużą znajomością, bardzo, bardzo dużą znajomością smoków, żeby to miało jakikolwiek sens. Oczywiście przy wejściu na bombsite supporter nie wchodzi dalej, nie pcha się tam. Nie próbuje zdobyć tak jak shooterzy, zająć terenu i tak dalej, i tak dalej. Supporter oczywiście, tak jak wcześniej już mówiłem, trzyma się z tyłu. Gra bardzo pasywnie, patrzy czy ktoś nie robi nam pleców, supportuje swoich kolegów dojeżdżających.
dojeżdżających, zajmujących teren site'a i supportuje swoich kolegów na daleki dystans. Oczywiście, jeżeli wcześniej jacyś koledzy zginęli, może patrzeć on również plecy, ale cały czas stara się kontrolować, co dzieje się na BS-ie. Także, co do roli supportera, myślę, że to już wszystko omówiłem. Jest taki krótki filmik, w którym chciałem omówić pracę supportera. Jeszcze został nam tylko AWP z ról zawodników. Także, dzięki Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i będziecie oglądać więcej i więcej takich filmików. Także, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subujecie mojego kanału, to subskrybujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że wszystko Wam się spodoba. Także, piąteczka, boom, siemanko, na razie.